Wyobraź sobie taką sytuację. Budzisz się kompletnie zdezorientowany. Czujesz się oszołomiony. Nie wiesz, co się dzieje. Jesteś w lesie, a twoi dwaj kumple wyciągają cię z samochodu i ciągną cię w niewiadomym kierunku. Jeden z nich w ręce trzyma łopatę. Zbliżacie się do wielkiego dołu, wyglądającego jak grób. Brzmi jak scenariusz filmu, ale taka historia przytrafiła się jednemu z bohaterów dzisiejszego odcinka. Wydarzenia, o których będę opowiadał, miały miejsce w roku 2007. Rafał O. w swoim otoczeniu, znany jako Ketchup, przypadkiem odkrył lukę w systemie banku PKO BP. Polegała ona na tym, że między godziną 2 a 4 w nocy można było wypłacać pieniądze z bankomatu, nawet jeżeli na koncie nie było żadnych pieniędzy ani debetu. Świadkami jednej z takich wypłat byli mieszkający na co dzień w Oleśnicy Łukasz P. i Daniel S. Obaj w roku 2007 byli 20-latkami. Na Łukasza znajomi mówili Pokora lub Gutek, na Daniela mówili Lolo. W roku 2006 Gutek pracował w firmie Solar 2. Chłopak w październiku roku 2006 trafił na okładkę lokalnego tygodnika. Wszystko to za sprawą bohaterskiego czynu, mającego na celu pomoc w przekonaniu bociana do odlecenia do ciepłych krajów. W tamtym czasie wszystkie bociany dawno już odleciały, ale jeden jednak został, czym żyła lokalna społeczność. Tamten tak przywiązał się do figurki bociana, będącej reklamą marki Atlas, że zamiast odlecieć z innymi, został w Polsce, choć jesień trwała już w najlepsze. Żartowano, że tak się zakochał, że był gotów zostać ze swoją wybranką na zimę. To Łukasz był osobą, która zakryła figurkę, by bocian wreszcie odleciał do ciepłych krajów. Swoją drogą, niedługo później firma, w której pracował, popadła w kłopoty, a jej właściciel został aresztowany za oszustwa podatkowe. Wtedy Łukasz zmienił pracę. W nowym miejscu pracował z Danielem S. Obaj pochodzili z dobrych rodzin, uchodzili za spokojnych chłopaków. Jedynie o Danielu znajomi mówili, że czasem po alkoholu tracił nad sobą panowanie. Miał on też pewien przestępczy epizod. W roku 2006 odbywały się wybory samorządowe. Miały one miejsce 12 listopada, odbywały się jak zawsze w niedzielę. Daniel i Łukasz należeli do osób lubiących dobrą zabawę. W sobotni wieczór brali oni udział w dyskotece, z której wyszli dopiero rano. Około godziny 7 przechodzili koło budynku szkoły. W nim mieściła się siedziba komisji wyborczej. Pijany Daniel ukradł 4 flagi Polski, po czym uciekł. Zobaczyła go jednak sprzątaczka i zgłosiła kradzież na policję. Za ten pijacki wybryk został on skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, a także otrzymał dozór kuratora. Wróćmy jednak do historii z roku 2007. Kiedy młodzi mężczyźni dowiedzieli się, że jest okazja zdobycia pieniędzy żadnym wysiłkiem, nie potrafili oprzeć się pokusie. Postanowili skrzętnie korzystać z błędów banku. Założyli oni konta w PKO BP na fałszywe dane. W ten sposób wypłacili sporo pieniędzy. W pewnym momencie jednak bank zablokował ich karty i źródełko pieniędzy wyschło. Przez ten czas Łukasz i Daniel żyli jak pączki w maśle. Ten pierwszy kupił sobie samochód, na który nie mógłby sobie pozwolić za pensję z etatu. Nie chcieli rezygnować z dodatkowego zastrzyku gotówki. Pożyczali więc karty od znajomych, obiecując im połowę z wypłaconej kwoty. Większość jednak nie chciała się na to zgadzać. Od innych zabierali karty bez ich wiedzy. Ich dobrymi kolegami byli Marcin S. i Marek K. Daniel znał ich obu od najmłodszych lat. Chodzili razem do szkoły, z Markiem nawet do jednej klasy. Marcin miał 23 lata, urodził się 26 stycznia 1984 roku. Marek był od niego o 3 lata młodszy, miał 20 lat. Marcin i Marek mieszkali po sąsiedzku przy ulicy Mikołaja Reja w Oleśnicy. Marcin mieszkał z rodzicami i rodzeństwem, braćmi i siostrą. Z zawodu był cukiernikiem, ale nigdy nie pracował w zawodzie. Był on raczej typem złotej rączki. Był pracowity i bardzo pomocny. Nierzadko harował nawet po kilkanaście godzin dziennie. To spokojny chłopak, nie szukający żadnych problemów. Dużo czasu spędzał on w siłowni w piwnicy swojego domu. Marek niedawno wyszedł z wojska. Chcąc przekonać kolegów do pożyczenia swoich kart, Daniel powiedział Markowi, że spodziewa się większego napływu gotówki, a chciał ukryć ją przed swoją partnerką. W tym celu właśnie chciał ich karty, by pieniądze wpłacić na ich konta. Ci jednak nie chcieli dać się przekonać do pożyczenia kart Danielowi i Łukaszowi. Ten pierwszy wkrótce miał się żenić i żalił się kolegom, że nie ma pieniędzy na wyprawienie wesela. Mimo wszystko tamci nadal się nie zgadzali. Pewnego wieczoru Marcin i Marek spotkali się w barze z Danielem i wypili kilka piw. W pewnym momencie Markowi i Marcinowi urwał się film. Marek uważa, że kiedy się obudzili, Daniela już nie było, a także zniknęły ich karty oraz ich numery PIN, które również mieli przy sobie. Przyznam, że moim zdaniem to nieco naciągana teoria, bo kto nosi ze sobą numer PIN? Przecież nie tak trudno zapamiętać 4 cyfry. A akurat oni obaj mieli mieć PIN zapisany na kartce trzymanej w portfelu. Moim zdaniem sami dali te karty, ale trudno bym teraz się z tym spierał. Wszak nie jest to jakaś kluczowa kwestia dla tej sprawy. Od tego czasu Daniel unikał ich. W końcu jednak zarzekał się, że odda im pieniądze wyciągnięte z ich kont. Łącznie Daniel z 2 kart wypłacił około 25 tysięcy złotych, z czego około 13 tysięcy z konta Marcina i nieco ponad 11 tysięcy z konta Marka. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, te pieniądze znikały z ich kont. Choć nie mieli tylu środków i nie mieli debetu na karcie, to na ich kontach pojawiło się zadłużenie. Daniel nie poczuwał się do tego, by te pieniądze im oddać. W końcu jednak obiecał, że po ślubie będzie miał pieniądze i wszystko odda im co do grosza. Daniel wziął ślub, ale nic nie wspominał o spłacie długu. Niedługo później przyszło na świat jego dziecko. Początkowo on i Łukasz skutecznie zbywali wierzycieli. Z czasem jednak Marek i Marcin, wiedząc, że nic nie wskórają, zaczęli ich straszyć, że pójdą na policję. Tamci jednak zdawali się tym nie przejmować i nadal nic się nie zmieniało. W takich okolicznościach postanowili zgłosić sprawę na policję. Wówczas w głowie dłużników zakiełkował pomysł, który nie wiem jakim cudem uznali za rozwiązanie swoich problemów. Uznali, że należało pozbyć się wierzycieli, a ich problemy same znikną. No iście genialny pomysł. Feralnego dnia, 10 października 2007 roku, mężczyźni zakomunikowali Markowi i Marcinowi, że dziś oddadzą ich pieniądze. Mieli jednak całkiem inne zamiary. Wieczorem po obu przyjechał Łukasz. Było to około godziny 21:45. Wsiedli do samochodu i nim kierowali się w miejsce, gdzie ci dwaj mieli otrzymać zwrot pożyczki. Mężczyzna powiedział im, że do spotkania dojdzie we Wrocławiu. Po drodze jednak zatrzymali się w przydrożnym barze Appetito. Tam Łukasz niepostrzeżenie wsypał 2 kolegom do szklanek środki usypiające. Według różnych źródeł wsypanymi środkami była amfetamina połączona z tabletkami nasennymi. Szybko zmógł ich sen. Obaj ledwo wsiedli do auta, po czym zasnęli. W tym momencie Łukasz wiedział, że mogą zrealizować swój plan. Pojechali do lasu, gdzie czekał już Daniel i wykopany dół na 2 ciała. Kiedy dojechali na miejsce, najpierw z samochodu wyciągnęli Marcina. Ten odzyskał przytomność. Mężczyźni zaczęli go kopać. Choć był jeszcze oszołomiony, to podjął próbę ucieczki. Zerwał się na nogi i zaczął biec. Wtedy Łukasz wyciągnął broń i wystrzelił w jego kierunku cały magazynek. 3 pociski były celne. 2 trafiły w plecy, a 3 w twarz uciekającego. Marcin padł na ziemię, ale nadal żył. Łukasz i Daniel chwycili go i taszczyli go w kierunku wykopanego dołu. Mężczyzna błagał ich o litość. Jego prośby nie zostały jednak wysłuchane. Jego koledzy, o ile można ich tak nazwać, wrzucili go do dziury. Następnie dobili go, uderzając go łopatą w kark, głowę i twarz. Uderzali na zmianę. Kiedy jeden się zmęczył, za łopatę chwytał ten drugi. Te ciosy unieruchomiły Marcina, ale nadal żył. Przez cały ten czas Marek nieprzytomny leżał w aucie. Poszli do niego, by dokończyć to, co zaczęli. Kiedy już wyciągnęli go z samochodu, odzyskał przytomność. Otrzymał cios łopatą, który miał go ogłuszyć. On również zaczął się szarpać z oprawcami i im się wyrwał. Zaczął uciekać. Napastnicy nie zdążyli jeszcze naładować magazynku w pistolecie, więc w przeciwieństwie do Marcina on nie był bez szans. Daniel i Łukasz nie mogli go dogonić. W lesie było ciemno. Marek uciekł na tyle daleko, że tamci dwaj zgubili go z zasięgu wzroku. Nie udało im się go odnaleźć. Zabójcy zatem wrócili do dołu i go zasypali. Marcin mógł w tym czasie jeszcze oddychać. Kiedy Marek już odzyskał siły, przedarł się przez las i dotarł do drogi. Nią udał się do najbliższej stacji benzynowej w Dobroszycach. Dotarł tam około godziny 6 rano. Wszedł do budynku i poprosił personel o możliwość skorzystania z telefonu. Im nie chciał nic powiedzieć. Skorzystał z telefonu. W tym celu wyszedł na zewnątrz, by nikt go nie słyszał. Zadzwonił i zawiadomił policję. Jego relacja nie pozostawiała złudzeń, że dwaj koledzy próbowali go zamordować. Nie wiedział, co się stało z Marcinem. Priorytetem było odnalezienie go. Ważne, by zatrzymać też oprawców. Oni jednak zdawali sobie sprawę, że ucieczka Marka oznacza, iż nie wywiną się od odpowiedzialności. Ich jedyną szansą było jak najszybsze opuszczenie kraju. Zanim policja dotarła do tych dwóch, ustalono, że zamieszany w tę sprawę był trzeci mężczyzna. Był to Daniel S. Został on zatrzymany już rankiem po wydarzeniach z lasu. Z racji, że obaj Daniele mają te same inicjały, będę posługiwał się ich pseudonimami. A drugiego Daniela znajomi mówili Skóra. Tak też będę o nim mówił. Wieczorem tego samego dnia udało się dotrzeć do dwóch poszukiwanych mężczyzn. Było to zaledwie kilkanaście godzin po zbrodni. Policja otrzymała informację, że ci dwaj mogą znajdować się w okolicach Dzierżoniowa. Śledczy skontaktowali się z lokalną policją, a ta zarządziła blokady dróg. W ten sposób udało się zatrzymać obu uciekinierów. Planowali oni uciec do Niemiec, jednak nie zdążyli. W sobotę śledczy udali się na miejsce wskazane przez Marka. Był to las pod Bartkowem, oddalony o kilkanaście kilometrów od Oleśnicy. Tam znaleziono świeżo zakopany dół. Było to około 50 metrów od drogi asfaltowej. Po odkopaniu ujawniono ciało mężczyzny. Doszło do okazania ciała rodzicom Marcina. Ten był tak zmasakrowany, że ustalenie jego tożsamości wcale nie było takie oczywiste. W końcu jednak ustalono, że był to on. W dole zakopana była też butelka po piwie, które Daniel, pseudonim Skóra, pił, kiedy wykopywał grób, a potem butelkę wrzucił do środka, zostawiając jednocześnie dowód na swój udział w tej zbrodni. Ustalono jeszcze, że związek z całym zajściem miał 45-letni wujek Łukasza, Ryszard T. Mężczyzna pomagał w zacieraniu śladów. Spalił m.in. ich ubrania, które mieli na sobie w momencie popełniania zbrodni. Sam zgłosił się na policję po złapaniu zabójców i przyznał, że podejrzani byli u niego i zostawili tam broń. Zabójcy kupili ją z nielegalnego źródła specjalnie na tę okazję. Mężczyzna oddał pistolet policji. Daniel i Łukasz zostali przesłuchani przez prokuratora. Przyznali się do stawianych im zarzutów. Trudno by było im się wypierać w obliczu naocznego świadka, który cudem przeżył całe zajście. Bez cienia emocji opowiadali o tym, co się wydarzyło. Udało się ustalić, jaki był udział drugiego Daniela w tym zabójstwie. Został on zaangażowany przez dwóch kompanów do przygotowania miejsca kaźni. Kiedy Łukasz wywabiał Marcina i Marka z domów, w tym czasie Skóra kopał dół w ustalonym wcześniej miejscu w lesie pod Bartkowem. Zgodził się to zrobić w zamian za 2000 zł. Potem dołączył do niego Lolo, zanim przyjechał trzeci kompan z ofiarami. Wszystkim trzem mężczyznom groziła kara dożywotniego pozbawienia wolności. Do domu rodziców Marcina, dzień po jego śmierci, dotarła korespondencja z banku informująca o powstałym na jego koncie zadłużeniu. Ojciec twierdzi, że gdyby przyszła ona dzień wcześniej, to do tragedii by nie doszło. Ruszył proces. W jego trakcie oskarżeni siedzieli w specjalnej klatce pod nadzorem 4 policjantów. Przed sądem nie przyznawali się do popełnienia zbrodni, choć wcześniej w trakcie śledztwa przyznali się, że wspólnie zaplanowali zabójstwo. W trakcie procesu twierdzili, że oni planowali nastraszyć Marcina i Marka, by ci im odpuścili. Zabójstwo miało być dziełem nieszczęśliwego wypadku, z tym, że każdy z nich zaprzeczał, by to on pociągał za spust. Nie okazywali skruchy. W trakcie jednej z rozpraw zeznawał 19-letni Krzysztof F., który siedział w jednej celi z Danielem. Tamten pokazał mu gryps napisany przez Łukasza. Oskarżał go w nim o to, że ich sprzedał. Groził mu zemstą. Zeznania w sądzie złożył Marek, który cudem uniknął śmierci. Przedstawił swoją wersję wydarzeń. Feralnego dnia, 10 października, Łukasz zadzwonił do Marcina i do niego. Powiedział, że nastał dzień, kiedy rozliczą się z pieniędzy, które są im winni. Umówili się, że to on przyjedzie po nich. Długo się jednak nie pojawiał. Twierdził, że musiał jeszcze gdzieś zawieźć swoją dziewczynę i jej mamę. Kiedy się pojawił, wsiedli do auta. Poczęstował ich jakimś napojem, ale sam go nie pił. Potem zatrzymali się w przydrożnym barze w Bykowie. Kiedy wracali do auta, Marek czuł, że oczy same mu się zamykały. Wsiadł do samochodu i od tego momentu nic już nie pamiętał. Potem dowiedział się, że dzwonił do niego ojciec, a on odebrał telefon. Powiedział, że niedługo będzie i poprosił go, by nastawił mu budzik na godzinę 5 rano. Kiedy się ocknął, Daniel wyciągał go z samochodu. On zapytał, gdzie jest Marcin, a tamten odpowiedział, że wszystko jest w porządku. Wiedział, że coś było nie tak, zaczął się szarpać i chciał wrócić do samochodu. Wtedy zauważył, że koło niego stał drugi Daniel. Jego znał tylko z widzenia. W pewnym momencie szarpaniny pojawił się Łukasz i uderzył go łopatą. Padł na ziemię i na sekundę stracił przytomność. Kiedy go podnieśli, zaczął uciekać. Przewracał się i w końcu wpadł do rowu. Nie był w stanie się podnieść. Słyszał ich kroki i widział, jak przechodzili tuż obok niego, ale go nie zauważyli. Kiedy już się oddalili, on próbował iść w stronę drogi, ale się zgubił. W końcu nad ranem wyszedł na drodze przy Dobroszycach. Komisariat policji był jeszcze zamknięty. Udał się więc na stację benzynową. Stamtąd zadzwonił na policję. Zdaniem Marka do zbrodni mogło dojść już wcześniej, ale z jakiegoś powodu dłużnicy zmienili plany. 2 tygodnie przed tragicznymi wydarzeniami umówili się, że jakiś człowiek odda im pieniądze w Jelczu Laskowicach. Pojechali razem autem, a po drodze zatrzymali się w lesie. Stali tam przez jakiś czas, chodzili po lesie i rozmawiali. Nikt się jednak nie pojawił, a oni odwieźli ich do Oleśnicy. W trakcie jednej z rozpraw odtworzono nagranie z wizji lokalnej. Były to 3 nagrania, z każdym oskarżonym pojedynczo. Łukasz w trakcie wizji był całkowicie opanowany. Twierdził, że kiedy już dotarli feralnego wieczoru do lasu, Daniel, pseudonim Lolo, dał mu broń. On jeszcze powiedział mu, by się dogadali z Marcinem. Kiedy go prowadził, razem wpadli do dziury wykopanej przez Daniela. Łukasz twierdzi, że wtedy strzelił obok niego, by go wystraszyć. Bo przecież taki był cel – nastraszyć wierzycieli, by ci skończyli domagać się oddania długu. Marcin pozostawał niewzruszony i zaczął nawet im grozić. Powiedział, że już nie żyją, że lepiej by go zastrzelili, bo w innym przypadku on później sam ich pozabija. Doszło do szarpaniny. Marcin odepchnął Łukasza. Wyskoczył z dołu i zaczął uciekać. Wtedy Łukasz strzelił do niego. Potem Lolo zaczął go bić, a następnie przeciągnął go do dołu i kilka razy uderzył go łopatą. Wówczas Marcin ledwo żył. Wtedy postanowili zająć się drugim mężczyzną. Łukasz twierdzi, że namawiał Lola, by dogadał się z Markiem, albo jeżeli chce, to niech on sam się z nim rozprawi, a on nie miał zamiaru się w to mieszać. Kiedy wyciągnęli go z samochodu, Łukasz raz uderzył go łopatą, a potem powiedział Lolowi, by dalej radził sobie sam. Ten uderzył Marka i go kopnął. Wtedy tamten wyrwał się i zaczął uciekać. Zdaniem Łukasza, on żadnych środków usypiających nie podawał. Fakt, podał im amfetaminę, ale sami tego chcieli, bo regularnie ją spożywali. Po wszystkim chcieli oddać się w ręce organów ścigania i wziąć na siebie winę na pół. Po zatrzymaniu Lolo jednak zmienił narrację i twierdził, że to sam Łukasz stał za wszystkim. Obecny na sali rozpraw Marek K. w trakcie oglądania dostał ataku nerwowego. Zrobił się czerwony na twarzy i zaczął się trząść. Wezwano lekarza, a ten podał mu środki uspokajające. Nie był w stanie pozostać na sali sądowej do końca rozprawy. Daniel, pseudonim Skóra, powiedział, że nie brał aktywnego udziału w zbrodni. Od niego Lolo i Gutek też pożyczali pieniądze. Uzbierało się aż kilkadziesiąt tysięcy długu. Zgodnie z umową wykopał dół, ale sądził, że to tylko po to, by tamtych nastraszyć. Kiedy wyciągnęli Marcina z auta, on nie poszedł z nimi. Widział, jak Lolo przekazał broń Łukaszowi. Potem usłyszał tylko kilka wystrzałów i krzyk Marcina. Wrócili już bez niego. Wtedy Łukasz podał pistolet jemu, a on wrzucił go do samochodu. Widział, jak szarpali się z Markiem, a potem, kiedy tamten uciekł, pomagał im go szukać. Drugi Daniel twierdzi, że jego zdaniem zabójstwo zaplanowali dwaj pozostali oprawcy. On ze skórą kopali grób, ale nie sądził, że będzie on im naprawdę potrzebny. Kiedy przyszło co do czego, Łukasz strzelał, a potem jeszcze uderzał leżącego Marcina łopatą. W przypadku Marka on również nie bił. Kiedy tamten uciekał, on pobiegł za nim. Widział go, zauważył, że tamten wyciągnął telefon komórkowy. Postanowił jednak udawać, że go nie widzi. Powiedział kompanom, że nie wie, gdzie on jest. Celowo dał mu szansę ucieczki. Twierdzi, że gdyby nie jego zachowanie, to Marek też by zginął. Tak naprawdę to on uratował mu życie. Potem, nie mogąc znaleźć Marka, wrócili i zakopali dół, nie sprawdzając, czy Marcin oddycha. Wszyscy trzej mężczyźni zostali przebadani przez psychologa. Nie byli chorzy psychicznie, ale mają oni nieprawidłowo ukształtowane cechy osobowości. Mają osobowości dyssocjalne, charakteryzują się zanikiem uczuć wyższych. Mają poczucie krzywdy i potrzebę zwracania na siebie uwagi. Mają też niskie poczucie winy. Na jednej z rozpraw przesłuchano Ryszarda, wujka Łukasza, oskarżonego o przechowywanie broni należącej do siostrzeńca. U niego w domu zabójcy się przebrali. Twierdził, że on nie był świadomy, czego się dopuścili. Kiedy do niego przyszli, on był zajęty świniobiciem. Oni przebrali się w domu i poprosili o spalenie swoich ubrań. Łukasz pożyczył od niego jeszcze 500 złotych. Zostawili torbę, w której było coś metalowego. Dopiero później, kiedy Łukasz z kolegami już poszli, zauważył, że był to pistolet. Sądził, że siostrzeniec, tu cytuję, skubnął jakiegoś ochroniarza albo bandytę. Dopiero kiedy dowiedział się, w jakim celu wykorzystano broń, sam zgłosił się na policję. Zeznawali także inni mężczyźni, którzy pożyczali swoje karty Łukaszowi. On twierdził, że nie ma żadnego ryzyka, a za pożyczenie karty mogli jeszcze zarobić. Jedną z osób, które z ich winy popadły w długi, był Tomasz. On również domagał się zwrotu pieniędzy. Feralnego dnia Łukasz próbował się z nim umówić, ale tamten nie miał czasu. Być może, gdyby się umówił, on również straciłby życie. Rodzina Marka i Marcina absolutnie zaprzecza, by brali oni narkotyki. Zabójcy próbowali ich jedynie oczerniać. Bliscy nigdy nie mieli z nimi żadnych problemów. To samo o nich mówią ich znajomi. W grudniu roku 2008 Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok. Sędzia prowadząca sprawę powiedziała, że jedyne, czego żałują oskarżeni, to tego, że Marek K. uniknął śmierci i uciekł. Gdyby nie to, być może ich zbrodnia nigdy by się nie wydała. Łukasz P. został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Daniel S., pseudonim Lolo, został skazany na 25 lat. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie szybciej niż po 20 latach odsiadki, czyli nie szybciej niż w roku 2027. Drugi Daniel natomiast usłyszał wyrok 15 lat pobytu za kratami. W jego przypadku sędzia nadzwyczajnie złagodził karę ze względu na mniejszą rolę w zbrodni od pozostałych dwóch oprawców. Sąd apelacyjny uprawomocnił te wyroki. Daniel i Łukasz, wykorzystując lukę systemową, wypłacili łącznie ponad 100 tysięcy złotych. Według niektórych źródeł mogło być tego nawet 200 tysięcy złotych. Mimo wszystko woleli zabić, niż zwrócić pieniądze kolegom, którzy się ich domagali. Tak mało znaczy dla nich życie kumpli.